Ze studia w Warszawie witam Państwa Dariusz Szpakowski. Dobry wieczór. My sobie, telewizja San Marino sobie. Mecz miał być o 20.15, tak miał się rozpocząć, ale w efekcie przed 5 minutami albański arbiter rozpoczął spotkanie San Marino Polska. Polski zespół w białych strojach, spora grupa polskich kibiców, nawet nie wiem czy w większości w porównaniu z kibicami San Marino na kameralnym stadionie właśnie w tym kraju. Rozgrywamy pojedynek rewanżowy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Od pierwszych minut atakujemy szybko skład naszej reprezentacji, to nas najbardziej interesuje. W bramce Matysek z numerem 1, z numerem 2 Czachowski, z trójką Brzęczek, z czwórką Roman Szewczyk, który jest kapitanem naszego zespołu, z piątką Rudy, który prawie po 5 latach powrócił do reprezentacji, z szóstką Leśniak, atak polskiej reprezentacji, Kosecki, szansa polskiej drużyny, strzał Ziobera i obrona Benedykt Liniego. Z numerem 7 Sierczewski, z ósemką Krzysztof Warzycha, z numerem 9 Jan Furtok, z 10 Kosecki i z 11 Ziober. Polacy, przypomnę, białe stroje. Oczekujemy na połączenie z naszym wysłannikiem Tomaszem Zimochem. Kłopoty na łączach pomiędzy Polską a Włochami. Mamy nadzieję, że uzyskamy połączenie z naszym komentatorem, a do momentu, kiedy będziemy mieli z nim połączenie, pozwolą Państwo, że wspólnie będziemy oglądali ten mecz. Zespół San Marino w bramce Benedettini, z numerem 1, 2 Canti, z trójką Gennari, z czwórką Zanotti, z piątką Gobbi, z szóstką Vasentini, z numerem 7 Manzaroli, z ósemką Francini, z dziewiątką Mazza, z dziesiątką Bonini i z 11 Biakocieki. Taktyka polskiej drużyny klarowna i jednoznaczna. Wiadomo, że to spotkanie Polacy muszą wygrać. Chcielibyśmy, by wygrali ten mecz nasi zawodnicy wysoko. Zespół San Marino, podobnie jak i w poprzednich spotkaniach, ograniczać się będzie do obrony, ale też i do sporadycznych, czasami bywa, że skutecznych kontrataków. Taktyka Andrzeja Strejlała dość klarowna. Wiadomo, wynika to również z ustawienia i od pierwszych minut ataki polskiej drużyny. Kosecki, dośrodkowanie. Ważne, by Polacy zagrali dziś inteligentnie, z rozmachem, a przede wszystkim skutecznie. Tego zabrakło w spotkaniu, które rozgrywaliśmy w Łodzi, gdzie wygraliśmy 1-0 po bramce Furtoka i to strzelonej ręką. Benedettini rozpoczyna akcję drużyny San Marino. San Marino, niebieskie jednolite stroje. Kosecki. W środku jest Ziober, jest Krzysztof Warzycha, na którego strzelecką formę liczy Andrzej Strejlał. Świetna gra ostatnio w Panathinaikosie. Jego bramki przesądziły o sięgnięciu przez Panathinaikos po Puchar Grecji. Krzysztof Warzycha, strzelając bramkę w ostatnim ligowym meczu, wyszedł na czoło tabeli najskuteczniejszych strzelców. Jeden ze sporadycznych ataków, ale jak widzimy dość groźnych. I pierwszy kontakt Adama Matyska z piłką. Polski zespół, jak słyszymy, może czuć się tak, jakby rozgrywał to spotkanie w kraju. Spora grupa polskich kibiców, wiele wycieczek z kraju. No, jak mówiłem, ataki San Marino bywają groźne. Matysek. Sierczewski. On, Szewczyk i Czachowski. Leśniak, Kosecki, niedokładne zagranie piłkarza Osasuny Pampeluna. Szczególnie interesuje nas występ Andrzeja Rudego, który ma dziś pokierować grą swoich partnerów. Po 5 latach, blisko 5 latach powrócił do narodowej reprezentacji. Jako Czeki. Matysek. Roman Szewczyk. Sierczewski. Ziober. Atak lewą stroną boiska polskiej drużyny. Rudy. Ważne, by w tych pierwszych minutach Polacy strzelili bramkę, wtedy by było łatwiej o kolejne. Obrazek, do którego można było przywyknąć, oglądając transmisję z udziałem drużyny San Marino,
w większości gra na własnym polu karnym bądź przed nim. I nie inaczej wygląda to dziś. Benedettini. Świerczewski. Czachowski rozpoczął od rzutu z autu. Do Szewczyka, teraz jest Świerczewski. I Rudy. Ziobel. Czachowski. Kosecki. Dobre dośrodkowanie. I drużyna San Marino, która kończy na naszej połowie. Szewczyk. Istotna jest zmiana rytmu w grze, w tym rozgrywaniu faulowanym Brzęczy. Na ofensywny wariant w ustawieniu zdecydował się Andrzej Strejlał. Polacy przebywali na krótkim zgrupowaniu. Przed tym spotkaniem ostatni dotarł Krzysztof Warzycha do kolegów, ale zjeżdżali się na raty. Szczególnie ci, którzy grają w zagranicznych klubach. I rozpoczną Polacy od rzutu wolnego. Ziober z Czachowskim, tym razem lewą stroną boiska. Czyste wejście Brzęczka, Rudy. Szewczyk, próba wciągnięcia, ale nie kwapią się piłkarze San Marino z wyjściem z własnej połowy. Andrzej Rudy, 12 występ w reprezentacji narodowej. Ponownie on. Leśniak. Leśniak! Pierwsza szansa na zdobycie bramki polskiej drużyny w wyjazdowym meczu z San Marino w eliminacjach Mistrzostw Świata. Spore poświęcenie. My też. To życzenie nie tylko tych kibiców, którzy są na stadionie w San Marino. Sporo wycieczek z całego kraju, autokarowych na to spotkanie, którego transmisję właśnie oglądamy. Roman Szewczyk. Biacocini. Kosecki, Ziober, w środku Krzysztof Warzycha, Ziober, indywidualna akcja polskiego piłkarza, Krzysztof Warzycha i rozpoczniemy od rzutu z aut. Furtok, Kosecki, Ziober, Warzycha, Leśniak, ci zawodnicy stanowią dziś o sile ofensywnej polskiej drużyny. Tymczasem rozpoczął Brzęczek. Świerczewski. Krzysztof Warzycha. Spory tłok na polu karnym. Odskoczyła piłka Czachowskiemu. Bonini. Canotti. Po faulu Brzęczka rzut wolny dla drużyny San Marino. W dość wolnym tempie rozgrywane jest to spotkanie. Mniej więcej minął pierwszy kwadrans bez bramek w meczu San Marino-Polska. Olbrzymie zamieszanie z godziną rozpoczęcia tego spotkania. Faksy, teleksy,
No i tak organizatorzy nie wywiązali się z umówionego terminu. Mecz rozpoczął się o godzinie 20.09. Długi czas były informacje, że rozpocznie się o 20.30. To wszystko spowodowane było tym, że niemal równolegle rozgrywany jest mecz, który rejestrujemy i odtworzymy po zakończeniu tego spotkania 20 minut po godzinie 22 w programie drugim, czyli rewanżowe spotkanie w Pucharze UEFA pomiędzy Juventusem Turyn i Borussią Dortmund. Pierwszy mecz wygrany przez Juventus i to wyjazdowy 3-1, a więc raczej Włosi będą dzisiaj świętować drugi sukces w europejskich pucharach. Przypomnę, przed tygodniem sukces drużyny Parmy z drużyną Antwerpii i Puchar Zdobywców Pucharów dla włoskiego klubu. Kosecki. Kosecki. Faulowany. Długo nie było bliska albańskiego arbitra. Przez moment stosował przywilej korzyści, ale Kosecki upadł po tym faulu i chyba pierwsza żółta kartka, choć z tego ujęcia kamery trudno mi, oglądając spotkanie w studiu w Warszawie, powiedzieć, czy piłkarz San Marino zostanie nieukarany. Roman Kosecki pozostaje na boisku, już wszystko w porządku i rozpocznie Andrzej Rudy. Świerczewski, słuszna decyzja i dobra interwencja Benedettiniego. Do tej pory nasi rozgrywali takie koronkowe akcje, próbując wejść niemal z piłką do bramki. Pochwalam decyzję Świerczewskiego, bo taki strzał może przynieść lepszy efekt niż dokładne rozgrywanie piłki w tym sporym gąszczu, który panuje na polu karnym. Matza. Szewczyk. Brzęczek. Świerczewski. Andrzej Rudy. Wolno Polacy rozgrywają akcję, co oczywiście ułatwia rywalowi powrót po takich sporadycznych atakach na ich połowę i jeszcze dodatkowe zagęszczenie pola gry. Andrzej Rudy. Świerczewski. Rudy. Jest tam Furtok, ale jest również i Czachowski. Rzutem z autu rozpoczną gracze San Marino. Wprawdzie nie oglądałem pierwszego spotkania, które rozgrywaliśmy w Łodzi, ale myślę, że to, co w tej chwili obserwujemy, przypomina przynajmniej początek tamtego meczu. Choć może wreszcie nasi zdobędą bramkę w tym spotkaniu. Świerczewski. Rudy. Zióber. Dośrodkowanie na pole karne Waszycha i Benedettini, jeszcze powtórka, ale nic z niej nie wychodzi. Więcej takich akcji z dokładnym rozegraniem piłki, a po strzeleniu bramki myślę, że będzie dużo łatwiej grać w polskiej drużynie. Oto dośrodkowanie Jacka Ziobera, dokładne do Krzysztofa Warzychy. I niewiele brakowało, byśmy objęli prowadzenie w tym meczu. Andrzej Rudy. Szewczyk. Świerczewski. Warzycha. Krzysztof Warzycha, mimo swojego niewielkiego wzrostu, zdołał skutecznie główkować na polu karnym. Świerczewski. Andrzej Rudy.
Indywidualna akcja naszego rozgrywającego. Rudy dośrodkowanie, ale tam rośli obrońcy San Marino wygrywają główkowe pojedynki. Zióber. Chyba strzelał Jurek Brzęczek. Tak jest. Oglądamy bezpośrednią transmisję spotkania San Marino Polska rewanżowego w naszej grupie eliminacji Mistrzostw Świata. Jak na razie bez bramek. Przypomnę może skład polskiej reprezentacji, ponieważ niektórzy z Państwa może od niedawna oglądają to spotkanie. W bramce Matysek z numerem drugim Czachowski, z trójką Brzęczek, z czwórką Szewczyk, który jest kapitanem naszego zespołu, z piątką Rudy, który po 5 latach blisko powrócił do narodowej reprezentacji, z szóstką Leśniak, z siódemką Świerczewski, z ósemką Krzysztof Warzycha, z dziewiątką Furtok, z dziesiątką Kosecki i z jedenastką Zióber. Polacy w białych, jednolitych strojach z czerwonymi wypustkami na spodenkach. Rudy. Bardzo wolno Polacy rozgrywają akcję. Czachowski. Świerczewski. Zbyt mało ruchu tam na polu karnym. Dość statyczna gra naszych napastników. Andrzej Rudy. Długo nie grał z kolegami, kilka treningów tylko. W wypowiedziach, które publikowała prasa, twierdził, że czuje się dobrze i powinien znaleźć wspólny język z partnerami. No, zobaczymy, jak to będzie w miarę upływu czasu. Na razie słabe to spotkanie. 19 minut pierwszej połowy bezbramkowej poza nami. Czachowski, Roman Szewczyk, Świerczewski, ósmy występ Piotra Świerczewskiego w drużynie narodowej, Rudy i spokojnie Benedettini. Nie ma zbyt wiele pracy w tym meczu albański arbiter, Szewczyk. Świerczewski, no, troszkę szybsze tempo, może te brawa polskich kibiców zmuszą naszą reprezentację do nieco żwawszej gry. Zióber, strata piłki. Adam Matys. 29 w sobotę mecz Polski z Anglią, Stadion Śląski już gotowy po przebudowie, głównie oświetlenia, drobnej kosmetyce, retuszu, no ale żebyśmy przyjęli polski zespół w dobrych nastrojach, to trzeba dzisiejsze spotkanie wygrać. Rudy. Ponownie on. Piotr Świerczewski. Andrzej Rudy. Jan Furtok na boisku. Krzysztof Warzycha na polu karnym. Warzycha, wyłożenie piłki, ale niedokładnie. Zagranie przez Brzęczka Wałt. Będzie możliwość, by wszedł na boisko doktor Stelowski. Drugi kontakt obu reprezentacji. Zespół San Marino do tej pory w tych eliminacjach Mistrzostw Świata zdobył jeden punkt w remisowym bezbramkowym meczu na własnym stadionie z zespołem Turcji. Strzelił jedną bramkę, tracąc 29. Nasza drużyna rozgrywa czwarty mecz. Oto ławka zawodników rezerwowych polskiej drużyny i Polacy.
Dziober. Rudy. Świerczewski. Furtok, już wszystko w porządku. Brzęczek. Rudy. Czachowski. W obronie Czachowski, Szewczyk, Świerczewski. W drugiej linii Rudy, Ziober, Brzęczek i Kosecki. Furtok, ale niedokładnie. A w ataku Warzycha, Furtok i Lesiak. Takie jest ustawienie polskiej drużyny po tym niezłym początku, jeśli chodzi o dwóch. Przede wszystkim zmiana rytmu. Gramy wciąż wolno, jednostajnie, co oczywiście pozwala na skuteczną obronę rywalowi. Faul Koseckiego. Kosecki też nie zagrał tam w tempo Rudemu, a tutaj z tych dośrodkowań niewielki pożytek. Nie bardzo polski zespół ma koncepcję na to, by pokonać zespół San Marino. Te kontry są groźniejsze niż ataki Polaków. Bakokioci i Matysek po raz drugi po ładnym strzale napastnika drużyny San Marino. Mało tego, będzie pierwszy rzut rożny dla gospodarzy dzisiejszego pojedynku.
San Marino. Szansa na rozegranie szybkiego ataku przez polski zespół, który może wreszcie przynieść efekt bramkowy. Dziober jest tutaj w środku, Furtok. Szansa na bramkę. Wreszcie tak! Postrzał tylko siatkę. Postrzale, jeśli dobrze dostrzegłem, Leśniak. Marek Leśniak. I będziemy mieli rzut rożny po interwencji Kankiego, obrońcy drużyny San Marino. Czachowski. Nie ma spalonego. Rudy. Szansa polskiej drużyny. Andrzej Rudy. Ładnie, miękko na pole karne, tylko że nie ma tam nikogo z lewej strony. Leśniak. Dziober. Nikt nie decyduje się uderzyć z pierwszej piłki. Więcej zadziorności w tym ataku przed polem karnym rywala. Brzęczek. Dziober. Brzęczek. Lewą stroną teraz próbujemy. Krzysztof Warzycha. Dziober. Rudy. No i skutecznie broni się drużyna San Marino. Pierczeski, Rudy. Faul Czałowskiego. Francini. Mancaroli. Skutecznie Dziober. I żółta kartka dla piłkarza San Marino. Atak na nogi rywala, nie na piłkę. Andrzej Rud. Gdyby trochę polska reprezentacja przyspieszyła rozgrywanie swojej akcji, myślę, żebyśmy na efekt bramkowy tak długo nie musieli czekać. Czachowski. Rudy. Kosecki. Indywidualna akcja Romana Koseckiego i był tam jednak Benedettin. Na spalonym Roman Kosecki. Umiejętności bramkarza Benedettiniego poznaliśmy niedawno, a w zasadzie brak skuteczności polskich napastników. Jacek Dziober. Po raz 42 w reprezentacji. Tyle samo występów ma Piotr Czachowski. Więcej od nich o 11, dziś po raz 53. Roman Kosecki. To najdłuższy stażem ilością występów nasi zawodnicy. Jacek Dziober. Czachowski. Szewczyk. I Piotr Świerczewski. Najwyraźniej widać, że Andrzej Rudy długo nie grał z partnerami. Trudno mu na razie znaleźć zrozumienie. Nie bardzo też widzi swoją pozycję w tym zespole. Jest Jurek Brzęczek, który do tej pory był naszym głównym rozgrywającym. Piotr Świerczewski. Andrzej Rudy. Andrzej Rudy.
Ładne rozegranie, ale po tym dośrodkowaniu Romana Koseckiego Benedettini po raz kolejny wyłapuje piłkę. Roman Szewczyk. Krzysztof Warzyk. Dośrodkowywał Jurek Brzęczny. Kolejny występ polskiej reprezentacji w tym roku. Zupełnie inny skład naszej drużyny. Tym razem wariant ofensywny, który jak do tej pory, a mniej więcej około 10 minut pozostało do zakończenia pierwszej części spotkania, nie przyniósł tak oczekiwanej przynajmniej jednej bramki. Roman Szewczyk, Piotr Świerczewski, obaj piłkarze GKS-u Katowice. Leśniak, Świerczewski, Szewczyk, Rudy. Pierwsza akcja z pierwszej piłki po zagraniu Rudego. Dośrodkowanie, no ale kto tutaj ma wygrać główkowy pojedynek? Kolejny atak polskiej drużyny, Jacek Ziober, przed tam Piotr Czachowski, jest dośrodkowanie tutaj, jest szansa polskiej drużyny, wyłożenie, aj, jak dobrze i niecelnie strzelał Jan Furt. To była chyba jedna z dwóch akcji, która mogła w efekcie nam przynieść bramkę. Cały czas, proszę Państwa, czynimy starania, by uzyskać połączenie z naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz, Tomaszem Zimochem. W międzyczasie otrzymałem rezultat spotkania Estonia-Szkocja, zakończony wygraną drużyny szkockiej 3-0. Dziś jeszcze mecz Szwecja-Austria. A tymczasem niedokładne zagranie Andrzeja Rudego. Bardzo słaba gra w pierwszej połowie polskiej reprezentacji. Brzęczek. Czachowski, Ziober, Rudy, kłopoty z przyjęciem piłki i w efekcie rozpoczną gospodarze. Na pewno polski zespół dziś, trudno powiedzieć, żeby w tej pierwszej połowie był zespołem rozumiejącym się. Wiele przypadkowości, sporo chaosu, wolne rozgrywanie w jednostajnym tempie akcji. Nie ma pomysłu ta drużyna na to, by strzelić bramkę zespołowi gospodarzy. Wprawdzie atakujemy, przeważamy, tylko że niewiele z tego wynika. Matca.
Rudy. Rozpocznie polski zespół. Jerzy Brzęczak. Szybsi są to zastanawiające piłkarze San Marino. Potrafią uprzedzić naszych napastników. Krzysztof Warzycha, Andrzej Rudy. Trudno nam stworzyć sytuację strzelecką w obrębie pola karnego. Sporo nieporozumień. Faul Krzysztofa Warzycha. Pierwszej połowy około 5 minut, jak do tej pory, polskiej drużynie nie udało się strzelić bramki. Dziobek. Piotr Świerczewski. Kosecki, Świerczewski. Nie ma spalonego Krzysztof Warzycha, Furtok. I faul Jurka Brzęczka. Genali. Próbował przedrzeć się lewą stroną Marek Leśny. Faulował Kan. Końcowe fragmenty pierwszej części spotkania eliminacji Mistrzostw Świata San Marino Polska. Rudy, pole karne, wygrany kolejny główkowy pojedynek przez obrońców San Marino. W pierwszym spotkaniu tym, który miał wygrywać główkowe pojedynki, był Andrzej Juskowiak z obrońcami. Teraz zawodnicy, nasi napastnicy wyraźnie ustępują pod względem wzrostu, żadnego wygranego główkowego pojedynku. Choć nie, przepraszam, jeden, kiedy to strzelał Krzysztof Warzyk. Milknie doping kibiców, ich cierpliwość powoli też się kończy. Matysek. Rudy. Czachowski. Nie, to był Leśniak, przepraszam. Warzycha. Roman Szewczyk. Świerczewski. Roman Szewczyk, nie ma tam nikogo z lewej strony, ale tak na wszelki wypadek obrońcy San Marino poza linię końcową, stwarzając nam okazję na rzut rożny. Andrzej Rudy, Marek Leśniak. Marek Leśniak, przedar się, pole karne, wyłożenie przed pole karne, ale niedokładne i skutecznie oddalają niebezpieczeństwo piłkarze San Marino.
I proszę Państwa, koniec słabej w wykonaniu polskiej drużyny pierwszej połowy bezbramkowej eliminacyjnego pojedynku w grupie drugiej. Dwie sytuacje to wszystko, na co stać było polski zespół, mimo że skład bardzo ofensywny, wiele akcji przypadkowych, sporo chaosu, nie ma zgrania, zrozumienia. W sumie pierwsza połowa, której na pewno wspominać nie będziemy. Może, choć tych szans pozostaje już niewiele, bo 45 minut na to, by strzelić tę przynajmniej jedną, jedyną bramkę, by wygrać ten mecz. Ale jak widzimy, przy takiej grze będzie to sprawa szalenie trudna. Spotkamy się niebawem. Widzą Państwo, polski zespół przygotowany do drugiej części spotkania. Ci, którzy nie oglądali pierwszych 45 minut, niewiele stracili, przynajmniej zaoszczędzili sporo nerwów. Gramy wolno, ślamazarnie, niedokładnie, nie stanowimy zespołu, a raczej zlepek przypadkowo zestawionych piłkarzy. Choć Andrzej Stojlał zdecydował się dzisiaj na ustawienie ofensywne z Leśniakiem, z Rudym, z Brzęczkiem, z Koseckim i z Zioberem w drugiej linii, w ataku z Krzysztofem Warzychą i Janem Furtokiem. Popatrzmy, czy nie będzie zmian w polskiej drużynie. Do dyspozycji selekcjonera jeszcze Stanik z numerem 13, Koźmiński z numerem 14, Adamczyk z numerem 15. To zawodnicy, z których może będzie mógł skorzystać selekcjoner, a także z numerem 16 Jałoch. Zespół San Marino, podobnie jak i w pierwszym spotkaniu, jak i w wielu innych, gra na swojej połowie, gdy nadarza się okazja, kontratakuje, dwukrotnie interweniował Matysek pewnie. No i jak widzimy, rezultat, który na pewno nie jest tym, o czym marzyliśmy i chcieliśmy, żeby był po pierwszych 45 minutach. Albański arbiter rozpocznie drugą połowę. Polski zespół w białych kostiumach z czerwonymi wypustkami. Zespół San Marino, gospodarzy, jednolite niebieskie stroje. No i może w tej drugiej połowie Polacy wreszcie zdobędą się na jakieś skuteczne akcje. Przede wszystkim przyspieszą grę, będzie jakieś zrozumienie. Zagrają z większym zębem, z większą determinacją. Bo tak to graliśmy trochę w stylu jak Mariusz Kazimierz Górski, ty do mnie, ja do ciebie. Szewczyk, Świerczewski, Czachowski, trójka obrońców. Piotr Świerczewski. Cały czas, mimo starań naszej techniki, nie możemy uzyskać połączenia z naszym komentatorem Tomaszem Zimochem. Jak tylko uzyskamy, przekażę mu głos. No popatrzmy, może ta druga połowa wreszcie zatrze to niemiłe wrażenie, które mamy po pierwszym meczu i tej pierwszej połowie tego drugiego rewanżowego. Benedettini dwukrotnie udanie bardzo interweniował po strzałach Warzychy i Koseckiego, Andrzej Rudy. Niewiele wniósł w dzisiejszym meczu do reprezentacji, ale nie ma co się dziwić, długo nie grał z kolegami. Zresztą co mecz to inne zestawienie polskiej drużyny. Ziober. Rudy. Mało strzałów właśnie z daleka oglądaliśmy w pierwszej połowie. Andrzej Rudy po raz 12 w reprezentacji. Do tej pory strzelił 3 bramki. A drużyna San Marino zyskująca doświadczenie. W większości to gracze 4-5 ligi włoskiej. Część to amatorzy, którzy pracą zarobkową zarabiają na własne przyjemności i hobby. Jakim jest futbol? Andrzej Rudy. Ziober. Polacy, szansa i skutecznie bronią obrońcy. Świerczewski. Kosecki. Podobnie jak w pierwszej połowie, inicjatywa, przewaga po stronie Polaków, tylko wciąż nie ma efektu bramkowego. Przypomnę, że równolegle rozgrywany jest mecz rewanżowy w pucharze UEFA pomiędzy Juventusem i Borussią Dortmund. Retransmisję tego meczu zaprezentujemy w programie drugim 20 minut po godzinie 10. Leśniak. Pierwszy rzut rożny w drugiej części spotkania.
Dziober. Niedokładnie. I zagranie ręką Jana Furtow. Kosec. Rudy. Kosecki. I proszę, jakie zwolnienie tempa. Krzysztof Warzycha. Roman Kosecki. Pole karne. Andrzej Rudy. No może wreszcie Andrzej Rudy, ładna akcja indywidualna Andrzej Rudy, dośrodkowanie na pole karne, ale w tych główkowych pojedynkach, jak mówiłem, sukcesy piłkarzy San Marino. Szewczyk na spalonym Andrzej Rudy. Rudy nie grał z kolegami przez 5 lat. Leśniak po raz drugi po długiej przerwie poprzednio ponownie znalazł się w reprezentacji w wygranym spotkaniu. Zresztą był to udany comeback w Radomiu, kiedy wygraliśmy z Finlandią właśnie po jego dwóch bramkach. Pierczewski. Troszkę szybciej, szybciej, bo tak to jak Państwo mogą dostrzec, piłkarze w niebieskich kostiumach powracają na swoją połowę. Pierczewski, Krzysztof Warzycha, Jacek Dziober. Znów zwolnienie akcji. Wszyscy gracze San Marino wrócili na swoje pole karne bądź w jego obręb. Jacek Dziober tymczasem z prawej strony, pole karne. Krzysztof Warzycha. Ale pomógł sobie przy tym wyskoku ręką, przewracając rywala i rzutem wolnym rozpoczął gospodarz. Manzaroli ukarany żółtą kartką za faul na Kosecki, na Dzioberze, przepraszam, w pierwszej części spotkania. 40 minut do końca meczu rewanżowego San Marino Polska. Jak do tej pory polska reprezentacja nie strzeliła bramki. Na atak pozycyjny trzeba po prostu dobrze przygotować. To są indywidualne akcje albo Koseckiego, albo Dziobera. Może teraz wreszcie gol! Po strzale Leśniaka. Bramka dla polskiej drużyny. Jest to, proszę Państwa, 7 minuta drugiej części spotkania. 52 meczu wreszcie i tym razem nogą strzelamy bramkę San Marino. Dokładne rozegranie Koseckiego z Leśniakiem i wreszcie po tak długich oczekiwaniach bramka dla polskiej reprezentacji. No rzeczywiście Leśniak widać, że technicznie jest bardzo dobrze przygotowany. Strzał z pierwszej piłki bez tego przyjmowania, co pozwala na interwencję obrońcy. Zespół San Marino rusza odważnie. No, ale Polacy muszą w dalszym ciągu atakować. Czachowski. Roman Szewczyk. No na sporą próbę nerwów wystawiła nas dzisiaj nasza reprezentacja. Szachowski, niedokładnie, ale będzie próbował naprawić swój błąd. Udało się Andrzej Rudy. Roman Szewczyk,
Piotr Świerczewski, Krzysztof Warzycha. Więcej ruchu, zmiany miejsca. Tak trzeba grać. No a przede wszystkim grać z pierwszej piłki. Z takim rywalem, kiedy gra się nie układa, po prostu trzeba trochę sprytu i inteligencji. Bo przecież to, że mamy większe umiejętności, w to nie wątpimy, tylko piłka ma to do siebie, że trzeba to udowodnić na boisku. Rudy. Ładne teraz uwolnienie się. Andrzej Rudy będzie rzut wolny dla polskiej drużyny. No wreszcie jakieś dwójkowe akcje. Zagrania z Klepki, Brzęczka z Rudym. Coraz groźniej jest pod bramką Benedettini. Osobowy graczy San Marino. Kontrosty, 17 metrów. Jak to rozegrają Polacy? Strzelał Roman Szewczyk. I teraz może być więcej gry kombinacyjnej. Ten zapas jednej bramki, wreszcie ją strzeliliśmy, na pewno na taką grę pozwala. Dziober i Mandzorogi. Mandzorogi. To Bonini. Dobra interwencja Szewczyka. Powrót Krzysztofa Warzychy. Ponoć jest Krzysztof Warzycha w życiowej formie. No i śmiało Bonini. Będzie rzut wolny po faulu na Czachowskim Boninie. Andrzej Rudy w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, pytany o wynik i rozmiar zwycięstwa, powiedział, że przed meczem cokolwiek jest trudno prorokować. Po tym, co zdarzyło się w Łodzi, bramki nie będą miały znaczenia, trzeba zdobywać punkty i te dwa połaska. Reprezentacja ma szansę. Krzysztof Warzycha, i Smokek 2-0, brawo, piękna akcja. No i to jest to, kiedy się strzeli pierwszą bramkę, wtedy ten worek z bramkami może się rozwiązać. Józef Wandzik, gdy z nim rozmawiałem, a później z Krzysztofem Warzychą, choć sam Krzysztof Warzycha nie mógł tego powiedzieć, nie wypadało mu. Józef Wandzik powiedział, że Krzysztof Warzycha jest w życiowej formie. Super snajper greckiej ligi rzeczywiście prezentuje teraz w tej trudnej sytuacji pełnię swoich umiejętności. 2-0, odnotujmy. 12 minuta drugiej części spotkania, 57 meczu. Prowadzimy 2-0. No i ważne, by zespół na tym nie poprzestał, bo ta druga połowa, czas, który pozostał i lepsza gra pozwala uzyskać korzystny rezultat, podreperować konto bramkowe polskiej drużyny. Do tej pory nie jest ono najlepsze. Po skromnym zwycięstwie z Turcją 1-0, po remisie 2-2 w Rotterdamie, po wygranej 1-0 w Łodzi, teraz 2-0 na boisku rywala po bramkach Rudego i Krzysztofa Warzycha. Zapraszam Leśniaka i Krzysztofa Warzycha. Piotr Świerczewski. Roman Kosecki. Polacy. No ale Benedettiniego w takiej odległości trudno zaskoczyć. Będzie zmiana w zespole San Marino. Wejdzie na boisko Muccioli. Na boisko opuści Francini. Z 60 tysięcy biletów, 35 na Stadion Śląski w Chorzowie
Zostało już wyprzedanych, szansa kolejna i kolejny wygrany pojedynek z naszymi napastnikami, bramkarza Benedettiniego. 30 tysięcy jeszcze w sprzedaży na spotkanie z reprezentacją Anglii, od którego będzie szalenie dużo zależało. Nie oszukujmy się, jeśli chcemy liczyć się i zagrać w finałach, mecz w Chorzowie trzeba wygrać. Oczekiwania Andrzeja Stojlała. Dalej gramy, dalej gramy. Myślę, że przy tym dopingu, przynajmniej dla tej garstki Polacy, mogliby się zmobilizować, nie mówiąc już o tych, którzy zasiedli przed telewizorami albo zwątpili po pierwszej połowie, podobnie jak i ja. Choć ciężko ta gra idzie. Te dwa momenty, takie przebudzenia składniejszej gry. Teraz wprawdzie oddaliśmy inicjatywę, próbując przejąć piłkę i rozegrać szybki atak, ale nie bardzo się udaje to polskiej reprezentacji. Canotki. Roman Szewczyk. Furtok. Zióber. Jest to wolne tempo. Kiedy przyspieszyła polska reprezentacja, efekt widzieliśmy. Andrzej Rudy. Czachowski. Świerczewski. Szewczyk. Rudy. W roli lewoskrzydłowego. Błąd Andrzeja Rudego. O właśnie, o taką grę, jak w wykonaniu Marka. No, jaki faul. Sędzia zastosował wprawdzie przywilej korzyści, ale na razie żeśmy go nie wykorzystali. Polacy, Jan Furtok złożył się tam, ubiegł go właśnie ten rezerwowy, który niedawno wszedł, Muccioli na boisko. Więcej agresji, próby pressingu już na połowie rywala, przejęcia takiej gry zdecydowanej, w którą trzeba po prostu włożyć trochę wysiłku, bo nie można nachodzonego ze spokojem wygrać tylko samymi umiejętnościami, który się nie prezentuje na boisku. San Marino już zyskało sporo w tych pojedynkach i z Norwegią, i choćby z Holandią, i z Anglią. Doświadczenia. To nie jest już zespół, któremu tak łatwo jest strzelić bramki, no ale jak widzimy, kiedy się rozegra rzeczywiście w miarę dokładną akcję, na pewno te bramki strzelać może. Po godzinie gry rewanżowego pojedynku San Marino Polska. Prowadzimy po strzałach Leśniaka i Krzysztofa Warzychy 2-0. Jurek Brzęczek. Szybsze tempo. Zagranie w tempo. Krzysztof Warzycha. Będzie szansa. Benedettini wychodzi jednak przed pole karne. Polacy utrzymują się jednak przy piłce. Roman Kosecki. No i za ciosem Kosecki. Będzie rzut wolny dla polskiej reprezentacji. Cierpiał tam faulujący Romana Koseckiego, piłkarz San Marino. San Marino, ciepło, choć jeszcze okres wakacyjny się nie rozpoczął, jak donosiła prasa, w hotelach sporo wolnych miejsc. Polacy mieszkali tu tuż nad samym morzem. Wczoraj tylko lekki rozruch. Jan Furt. Zostali rezerwowi San Marino, przygotowują się, któryś z nich może wyjść. Polacy, szansa. A strzelał ten, który zdobył pierwszą bramkę, Marek Leśniak.
Brzęczy. Furtow. Andrzej Rudy. Ziober. Ładne obiegnięcie Rudego. Ziober. 18-20 metrów. Ziobel. Skuteczny powrót Rudego. Sierczewski. Czachowski. Ziober. Ale do kogo wie, do kogo było to zagranie, to najlepiej wie Jacek Ziober. Gospodarza, jedna z nielicznych ich akcji w drugiej połowie. Powrót Czachowskiego. I od rzutów z autu rozpoczną piłkarze San Marino. Nie chcę włożyć więcej wysiłków w to spotkanie, bo naprawdę można, o czym przekonały te dwie bramki, zdobyć kolejne. Jacek Ziober. No to zwolnienie tempa jest niepotrzebne w wykonaniu polskiej drużyny. Brzęczek z Rudym, Sierczewski, Czachowski. Szewczyk, Rudy. Krzysztof Warzycha. Nie, to był Jurek Brzęczek, przepraszam. Czachowski na spalonym dwóch naszych zawodników. Oto Krzysztof Warzycha z numerem 8. 39. występie w reprezentacji, 7. gol w narodowych barwach. Bonin, kapitan zespołu San Marino. Manzarol. Chciałbym, żeby polski zespół spełnił te życzenia naszych kibiców, którzy są nastawieni w San Marino. Roman Szewczyk. Rudy. Szewczyk. Wszystko wróciło do normy po tych dwóch bramkach, po takim zrywie, kiedy się nasz zespół zmobilizował. Było kilka indywidualnych akcji dwójkowych, próba gry kombinacyjnej, z której efekt bramkowy widzieliśmy. Powrót do tego, co obserwowaliśmy w pierwszej połowie. Andrzej Rudy. Czachowski. Nie ma do kogo zagrać. Ziober. Krzysztof Warzycha. Roman Szewczyk. Kosecki. Zbyt mocne to jednak zagranie. Chociaż doszedł Kosecki do ośrodkowania, jednak już za linii końcowej. Dwadzieścia pięć minut do końca spotkania. San Marino Polska. Prowadzimy 2-0 po bramkach Marka Leśniaka i Krzysztofa Warzycha.
Super. Czachowskim. Sierczewskim. Szewczyk. Dobry. Szykuje się Madza. Rudy. Brzęczek. Ale niedokładne zagranie Andrzeja Rudego. Słusznie podpowiada Andrzej Strejlał, że jest również i prawa strona do gry, a po niej Roman Kosecki, Andrzej Rudy. A to właśnie Kosecki. Ale dość łatwo poradził sobie z nim Denari. Szewczyk. Czachowski. Dziober. Benedettin. Nie będzie zmiana w drużynie San Marino, już druga. Boisko opuści Baciocchi, a na boisko wejdzie z numerem 16 Madza. Piłkarz 32-letni Paolo Madza gra na co dzień w klubie Marre Manna. Brzęczek i zbyt mocne wypuszczenie Kurto. No jeszcze trochę, gdyby zmobilizował się polski zespół. To przynajmniej mógłby zatrzeć to wrażenie z pierwszej połowy i z tego spotkania, które rozgrywał w Łodzi. Bonini, Madza, no i wywalczył rzut rożny. Matysyk w drugiej połowie nie miał okazji w ogóle do interwencji. Skuteczny Marka Leśniaka, on wybijał tę piłkę. A przypomnę, że w rezerwie w dyspozycji Andrzeja Strejlała, Ryszard Staniek, Marek Koźmiński, Dariusz Adamczuk i Marcin Jałocha. San Marino, ładne przejęcie przez Polaków, Czachowski, szansa na kontratak, Andrzej Rudy, dobre dalekie zagranie, nie ma spalonego, Jacek Dziober, wysokość pola karnego, Dziober, indywidualna akcja, no i bezpardonowo po raz drugi
zatrzymywany jest przez Mazę, choć innego zdania jest albiański arbiter. Przynajmniej ja byłem przekonany, że jest faul. Tymczasem San Marino i groźnie pod naszą bramką. Oto akcja Mazy, Marco Maziego, bo przed numerem 16 Paolo. Piotr Święczewski. Kwadrans do końca. Przypomnę, prowadzimy 2-0. Bramki strzelili Marek Leśniak i Krzysztof Warzyk. Jacek Ziobek. Leży Krzysztof Warzycha. Paolo Mazza. Polacy. Marek Leśniak. Indywidualna akcja. Leśniak ładnie, ale na trzecim piłkarzu San Marino się skończy. Szewczyk osamotniony, jest Świerczewski i rzutem z autu rozpoczną piłkarze San Marino. No nie nabiegali się specjalnie nasi zawodnicy, mogliby wspomóc partnerów, wrócić, a tak chcą dotrwać z tym bezpiecznym dla nas rezultatem do końca. Szewczyk, Andrzej Rudy. Jacek Ziober. Kosecki. Leśniak. Na pole karne, szansa głęboko, jednak tam wszedł pod bramkę Jan Furtok. I rozpoczną piłkarze San Marino. Do tego, że spełnią się życzenia kibiców, to nikt nie ma wątpliwości, szczególnie gdy prowadzimy 2-0. Ale wynik to jedno, a gra to zupełnie co innego. Wspólnie przyglądamy się, że drużyny, ja wiem, że inny rywal, że oczywiście na taki mecz jak z Anglią Polacy się z pewnością zmobilizują, że spotkanie będzie przebiegało zupełnie inaczej, ale mimo wszystko ta gra naszej drużyny daleka jest od jakichkolwiek naszych oczekiwań. Jedyne, z czego możemy być zadowoleni, to z tego, że polski zespół zyska 2 punkty. Jedna z nielicznych akcji piłkarzy San Marino. Tymczasem Marek Oblaciński przyniósł mi rezultat spotkania Szwecja-Austria, wygrana Szwedów w Sztokholmie. 1-0, bramkę zdobył Jan Eriksson w 50 minucie, a spotkanie na stadionie Rosunda oglądało blisko 30 tysięcy widzów. Kolejny pojedynek w tej grupie to 2 czerwca mecz Szwecja-Izrael. No, zobaczymy, jak tym razem Polacy rozegrają stały fragment gry. Jest tam w okolicy Roman Szewczyk, jest Jacek Ziober i Andrzej Rudy. Rudy i Szewczyk, gąszcz obrońców San Marino. Rudy, ładny strzał! Kozłowała tam ta piłka, ale obok bramki Benedettiniego.
10 minut do końca. Furtok, ładne odegranie. Leśniak, będzie bramka Samobójcza, Leśniak dobija, nie! Marek Leśniak 3-0. No i to jest to, kiedy się naciśnie po prostu obrońców, trochę się włoży w to wysiłku, trochę się przyspieszy akcję, to po prostu wtedy strzela się bramkę. Marek Leśniak, podobnie jak w spotkaniu z Finlandią, dwie bramki, 35 minuta drugiej części spotkania, 80 minuta meczu, 3-0 dla polskiej reprezentacji, a to dogranie od Jana Furtoka. Poszedł Leśniak odważnie, tym, który strzelał w zasadzie był Gobbi, a Leśniak, który się do końca wykorzystał sytuację. Podniósł się Czesław Cynkiewicz. Jeszcze panowie, troszkę wysiłku chciałoby się powiedzieć, bo przecież można wysoką wygraną zakończyć to spotkanie i myślę wtedy, że Stadion Śląski w Chorzowie może nie zapełni się jak przed laty, bo trzy sektory będą ze względów bezpieczeństwa wyłączone, ale myślę, że na mecz z Anglią warto będzie przyjść. Polacy, szansa, Benedyktin. Nic nie było. Dobra interwencja Romana Szewczyka, ale niedokładne zagranie. Kapitan Bonini. Na spalonym był grający z numerem 16 Paolo Mazza. Szykuje się zmiana w polskiej drużynie. Jeśli dobrze dostrzegłem, Ryszard Staniek, który dziś w narodowej reprezentacji wystąpi po raz 7. Kosecki. I będzie zmiana w polskiej drużynie. Jan Furtok. Podziękowanie od kibiców. Szedł z boiska z numerem 9, a do gry szedł po raz 7 w reprezentacji narodowej. Piłkarz Górnika Zabrze, Ryszard Stanie. Andrzej Rudy. Był tutaj Brzęczek. I odrzutu z autu rozpoczną Polacy. Zadowoleni ci, którzy przyjechali, na pewno z bramek, które zobaczyli. I z tego, że Polacy wygrywają to spotkanie, zdobywając najważniejsze dwa punkty, Ryszard Staniek. Krzysztof Warzycha, ładna akcja Warzycha, ach, szkoda, uciekła mu piłka. I udany wślizg Romana Szewczyka, który dziś jest kapitanem naszej reprezentacji. Drugi kontakt w drugiej połowie Adama Matyska z piłką. Andrzej Rudy. Piotr Świerczewski. Jurek Brzęczek. W sobotę
Ruch gra z Widzewem, Legia z GKS-em Katowice, a później zgrupowanie reprezentacji Polski krótkie przed meczem kończącym spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata na wiosnę, czyli spotkanie Polska-Anglia jak 20 lat temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zęczek na spalonym i Ziober, jeśli dobrze dostrzegłem, Krzysztof Warzyk. Tak jest. 4 minuty do zakończenia. Ziober, Rudy. Ładne wyjście Jacka Ziobera, no ale tylko wrzut z autu. Czy to trudno? Wałt. Ziober. Ale nie było nikogo tutaj z naszych napastników. Brzęczek. Rudy. Ładne rozciągnięcie gry. Roman Szewczyk. Ale nie przymierzył najlepiej. No już na luzie mogą nasi rozgrywać końcowe minuty tego spotkania. Wygrana 3-0. 2 punkty zdobywają Polacy. Proszę Państwa, powoli to spotkanie zbliża się do końca. W zasadzie oglądaliśmy je wspólnie, każdy z nas ma swoje przemyślenia i pozwolą więc Państwo, że powiem to, co ja przynajmniej odczułem podczas oglądania i komentowania tego spotkania. Na pewno z wygranej jesteśmy zadowoleni, ta wygrana cieszy, to jest oczywiście jednoznaczne. Bramki, które strzelili Polacy, tak samo, ale do gry myślę, że wspólnie możemy mieć bardzo wiele zastrzeżeń. To nie jest jeszcze zespół, który się rozumie. Polacy dzisiaj grali wolno, ślamazarnie momentami, niedokładnie, a przecież, że potrafią, o tym przekonywały te akcje indywidualnie, po których padały bramki. Gry trochę kombinacyjnej, z których zagrażaliśmy bramce Benedettiniego. Oczywiście mecz z Anglią będzie zupełnie inny. Ja wiem, że na pewno odezwą się też głosy, że z taką grą nie mamy co szukać w finałach Mistrzostw Świata, ale spotkanie spotkaniu niepodobne. Myślę, że rywal, klasa rywala, zespół Anglii przecież taką prezentuje, na pewno wyzwoli wreszcie te możliwości i umiejętności naszej reprezentacji, które przecież ona ma, bo są i tutaj członkowie ekipy olimpijskiej, są i przecież zawodnicy, którzy mają udane występy w pierwszej reprezentacji, tylko trzeba po prostu włożyć rzeczywiście maksimum wysiłku, a przy takim rywalu jak najwyraźniej widzimy, nie zawsze polskim piłkarzom się chciało. To, że najmniejszym nakładem sił nie można wygrać, o tym przekonaliśmy się już w Łodzi, a przede wszystkim trzeba zagrać inteligentnie, jak nie idzie, były tutaj takie akcje, w których można było być zadowolony. A więc tak, bramki za zwycięstwo dziękujemy, o grę dużo lepszą w spotkaniu z Anglią prosimy i z taką nadzieją myślę, że większość z Państwa wybierze się na spotkanie z Anglikami, bo przecież rywal to jednak utytułowany, świetnie prezentujący się choćby w spotkaniu z Holandią, no i to rzeczywisty będzie sprawdzian wartości polskiej drużyny. Czy coś potrafi, czy będzie się liczyła, czy możemy liczyć na to, że zagramy w Stanach Zjednoczonych, czy też nie. O tym tak naprawdę przekonamy się podczas meczu 29 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A to widowisko, którego pamiętać nie za bardzo będziemy chcieli, bo te bramki, te dwie Marka Leśniaka ładne, wszystko Warzyka. Powoli się już kończy. Czwarty mecz eliminacyjny Polaków. Po tym spotkaniu będziemy mieli 7 punktów. W dalszym ciągu będziemy na czwartym miejscu w naszej grupie, z tym, że powiększymy nasz dorobek bramkowy z 4 zdobytych, 7 strzelonych i 2 stracone, a więc plus 5 w bramkach. Nasz pojedynek z San Marino
gdy rywale kończyli rezultatami dużo wyższymi. Nie rozgrywali jeszcze nie wszyscy spotkań rewanżowych. My kończymy w 2 meczu z strzeleniem 4 bram. Przypomnę, że 20 minut po godzinie 22 w programie drugim retransmisja rewanżowego spotkania w Pucharze UEFA, gdzie gra i poziom będzie zgoła na pewno odmienny. Proszę Państwa, kończy się mecz. Oto rezultat. Przypomnę, 2 bramki Marek Leśniak, 1 Krzysztof Warzycha. Na pierwszym miejscu Norwegowie, na drugim miejscu Anglicy, na trzecim Holendrzy, na czwartym polska reprezentacja, która 29 maja przy wygranej ma szansę awansu na drugie miejsce w tabeli naszej drugiej grupy eliminacyjnej.